Witam, żumeczki, z tej strony Tragol, w pierwszym odcinku z Hardware 4 na nowej modyfikacji Autumn Begonie jako klika fentaniska, czy fentaniska. Po prostu szukałem po polsku, jak to jest przetłumaczone i nie mogę znaleźć. Zapewne będę po prostu korzystać z nazwy angielskiej. Więc wyszedł nowy mod o Chinach, bo wydaje mi się, że istniał już wcześniej. I no, już go trochę ugrałem. Niestety wydawało mi się, że no trochę słabo mi wyszły te odcinki, dlatego postanowiłem jeszcze raz je nagrać. Aż tak bardzo tutaj nie ma wydarzeń takich nieoczekiwanych, że takie o wow, nie wiedziałem, że tutaj jest. Więc na szczęście nie będzie aż tak źle. Jest to oczywiście mapa Dalekiego Wschodu. Mamy oczywiście w głównej mierze Chiny podzielone, ale też inne kraje, bo mamy na przykład Francję, tutaj też mamy Siam, w sumie teraz Tajlandię jeszcze, no i oczywiście Wielką Brytanię. I tak, to jest oczywiście jeden z tych modów, które dodaje bardzo dużo tych wszystkich watażków chińskich. I ogólnie rzecz biorąc, on nie jest dopracowany, jak sami widzicie tutaj na samej górze, ale on jest naprawdę dobry. On jest naprawdę dobrym modem. No i oczywiście jak na razie nie ma zbyt dużo kontentu. Jest chyba kontent tylko dla 7 krajów. I kraje, które nie mają kontentu, nie mają drzewka. Chyba ci mają. Tak, ci mają drzewko, ponieważ tutaj mogą właśnie pójść w to. I jest taki problem z początkiem, że on jest bardzo szybki, dlatego no teraz trochę pogadam o mechanikach, bo w międzyczasie nie będzie czasu po prostu, więc tak, mamy kilkanaście idei, właśnie duchów narodowych, czyli na przykład mamy wojnę monetarną, mamy tutaj, no, tam, zapominam legacy, jak po polsku, to jest inne trochę słowo, no, tam pozostałości, że tam, wiecie zapewne co to znaczy, wypada mi zawsze z głowy. Mamy jeszcze oczywiście ideę armia lasu, armia z lasu, Antap Dongbei, czyli takie, no takie trochę, jeżeli chodzi o gospodarkę, no i oczywiście wpływy dwóch krajów, czyli Japonii i Rosji. Obecnie nie masz tak dużo, jeżeli chodzi o te wszystkie rzeczy, kontentu, że z Japonią i Rosją jak na razie, jak to szedłem. Ale tak, mamy tutaj jeszcze inne rzeczy, czyli na przykład, że naszą ideologią to jest, że mamy japońskie wpływy. Naszym obecnym rządem jest, no, militaryzm. Zapewne większość krajów to ma. I mamy coś jeszcze tutaj, co nam co chwila strzałka pokazuje. Podoba mi się, że jest ta strzałka. Tu wiele pokazuje, jeżeli chodzi jak się zaczyna. Więc tutaj mamy wpływy naszych innych frakcji. Oczywiście to jest zepsute, to jest kompletnie zepsute. Ja w ostatnim ranie zdobyłem jakieś minus milion waluty. Tak, minus milion waluty, dlatego że zepsuli tego gościa, mi się co chwila zwiększało u niego minusy. Tak, miałem minus chyba 10 tysięcy, jeżeli chodzi o przychody waluty. No i oczywiście to są pewni... pewne frakcje. Nie każdy kraj ma te frakcje, ale my akurat mamy i my tak naprawdę tutaj nic nie ma zbytnio znaczenia, jeżeli chodzi o to. I jeszcze mamy tutaj. I to jest oczywiście, jeżeli chodzi o nasz parlament, tylko że nie powiem... A nie, to nie jest nasz parlament. Już źle powiedziałem. To jest parlament Chin. I oczywiście on ma taki sens, że w ogóle nic przez cały czas nie robi, więc nawet nie musimy tego patrzeć. I teraz przechodzimy oczywiście do drzewka narodowego. To jest... przepraszam. To jest takie typowe drzewko, które się pojawia i znika. I wiem, że niektórzy lubią takie drzewko, ale w tym przypadku ono jest zepsute. Ponieważ jeżeli zniknie nam cel narodowy, to później nie zalicza go nam jako... O Jezu, coś mi naprawdę stanęło w gardle. O Jezu, co teraz będziecie myśleć o mnie? Jak powiedziałem, stanęło mi w gardle. Jest taki problem, że jeżeli usunie nam się, że zniknie nam to drzewko, to w sumie nie zaliczy nam fokusu i tam są decyzje, które potrzebne są, żeby były cele narodowe. Więc to jest trochę słabo, ale ten mod dopiero zaczynam.
jeżeli chodzi o to, to powoli jeszcze będą tutaj dochodziły nam mechaniki. Mamy tutaj jeszcze taką politykę, że co mamy zrobić z zagranicznymi wpływami. Ja ogólnie ciągle dawałem, żeby increase non-align. To jest bardzo OP. Ale szczerze, nie opłaca mi się w ogóle tego robić. To jest zmarnowanie political power, które jest nam potrzebne. I tutaj też mamy interakcję. I musimy włączyć sobie interakcję realnie dla tych dwóch gości. Ponieważ chodzi o to, że musimy, żeby oni byli lojalni wobec nas. W sumie wszyscy powinni być lojalni, więc możemy odpalić resztę. Influence, loyalty, tak. Nie wiem, dlaczego mamy zmniejszać lojalność ich. Chodzi o to, że jeżeli byśmy zmieniali, to wtedy mamy... O, masz straszne minusy, więc na razie sobie to zmieniamy. A niestety się nam to przyda, dlatego że w przyszłości będą oczywiście takie problemy związane z tym, że nasi przeciwnicy będą mieli mega dobre idee. O, mają już tą ideę. A nie, jeszcze nie mają. Mają tę ideę War Mobilization. My w sumie później niby dostaniemy, ale nie będziemy jej mieć, więc nawet nie będziemy musieli się martwić o nią. I to chyba wszystko z przedstawienia. Wiem, że to trochę długo trwało, ale po prostu teraz jak odpalę, to będzie wszystko szybkie. Tutaj mamy cele narodowe, które trwają dosłownie kilka dni. O, i ulubiona wasza rzecz. Długie eventy. Tak, ostatnio mnie hejtowaliście za to, że ja nie czytam tych eventów, tylko po pierwsze, jeżeli coś jest po angielsku, to mi tu długo zajmie, zanim przeczytam, o co chodzi. A po drugie, większość, jeżeli jest event, ma jedną opcję, to znaczy, że to jest tak naprawdę nic nie jest ważnego, to jest ważne dla fabuły i wiem, że ostatnio mnie hitowaliście, że przecież to było zapisane. Tak, tak, tak. Gdzieś tutaj jest zapisane. Na pewno gdzieś tutaj jest zapisane. Możecie poszukać. Okej, okay, więc kontynuując, poczekamy. Tutaj jest też mnóstwo eventów, które no, zbytnio nie mają sensu, jeżeli chodzi o to, ponieważ tak naprawdę nie będziemy mieć do wyboru. Tutaj jest oczywiście nam przygotowuje się na wojnę. O, właśnie zapomniałem powiedzieć. No i teraz musimy się przygotować, bo ci pójdą z nami na wojnę, co nie jest zbyt miłe. I tak naprawdę to jest jakiś... Ogólnie nie wiem, czy to jest ten mod, ale po prostu, bo tak naprawdę kojarzę dwa mody, co rozwijały Chiny. Ale kiedyś znałem gościa, który zajmował się tworzeniem drzewka narodowego i naprawdę to, co wymagali od niego, bo że wymagali od niego, żeby on jeszcze szukał loru. I naprawdę, jeżeli oczywiście jest ktoś, kto koduje i jeszcze tworzy lore, no to jest naprawdę dosyć nieczęste zjawisko. Ale zazwyczaj, gdy ktoś koduje, to chciałby, żeby jednak żeby ktoś mu tam... Dobra, zrobimy to, bo to aż tak bardzo nie jest minusowe. Jednak nie chciałby szukać tego wszystkiego i sam tworzyć, bo to trochę też zajmuje czasu, więc... Jeżeli ktoś się zajmuje pisaniem właśnie lorów, pisaniem eventów zazwyczaj też, to warto zauważyć, że nie każdy masz tak dużo czasu i czasami wymagania są większe niż tylko oczekiwanie na to, jak napisze ktoś. A z mojego doświadczenia wiem, że ci, którzy są od pisania, często są bardzo leniwi. Okej. Więc tutaj w ogóle nie wiem, o co dokładnie chodzi. Chodzi chyba o to, że oni mogą wybrać, co pójść, tylko że oni chyba już wybrali. Chyba nie. Dobra, czyli jak oni wybiorą właśnie to zapewne moglibyśmy to zrobić, a tak to nie możemy. Dobra. Więc tak, jak mówiłem, to jest bardzo szybkie. Większość czasu tłumaczenia, a tak naprawdę teraz będziemy za chwilę zaczynać wojnę, więc to nawet nie ma znaczenia. Dobra, więc tak, pierwsze co... No to sobie zaczniemy tutaj robić. Okej. Okay. Czasami gra potrafi wkurzyć, dlatego że jest coś takiego, że oni nie piszą, co dokładnie robi decyzja, opcja w evencie i to czasami źle się kończy, ale o właśnie. Ale tutaj na szczęście nam pokazało.
Rozpoczynamy wojnę i oni chyba... Oni chyba byli przygotowani na to. Dobra, na szczęście mamy Logistic Wizard. To mi się podoba. Dobra, więc od razu damy sobie maksymalnie agresywne, bo się są nieprzygotowani. To dosłownie spowoduje, że z łatwością tutaj przejdziemy. Tak, zajmijcie się tutaj tą dywizją. I... No i idzie. Idzie dobrze. To powiem tak. Jeżeli nie jesteś AI w tym modzie, to wygrałeś. Niestety AI jest bardzo słabe, trochę niedopracowane, no ale bywa czasami. Możemy to zrobić i wtedy oni tam upadną. Albo możemy jeszcze poczekać na to, jak będzie mieć Harbin. Tylko jest taki problem, że... Gdzie jest? Tutaj jest Harbin. Że zanim tam dojdziemy, to ich skapitulujemy, więc nie warto czekać. Zrobimy to. Okej. Więc skapitulowali. I dzięki temu otworzyło się kolejne drzewko, które jest już ważniejsze, ale nadal szybkie, więc w tym odcinku je zrobię. Więc tak, wszystkie te dywizje przeszły do nas. To mi się podoba. Tylko jest taki problem, że te dywizje są słabe. Tak, mega słabe. Więc na razie je tutaj powysyłamy. Na szczęście rozpocząłem badanie, bo nie pokazałem, mamy jeden slot badawczy. Rozpocząłem produkcję, znaczy produkcję, badanie ciężkiego karabinu, który jest nam potrzebny w dywizjach, a go nie mamy jeszcze, więc tak bywa na razie. Więc tak, kolejna wojna będzie wojną tutaj, jeżeli w ogóle będzie wcześniej jakaś wojna, bo tutaj jeszcze są w ogóle... Wiem, że nie pokazałem na samym początku wszystkiego, ale jeszcze to są nasi sojusznicy, ale oni nie mają żadnego kontentu, więc nie ma sensu, żebyśmy ich pokazali zbytnio. Tutaj oczywiście są też jakieś inne państwa, ale zazwyczaj to jest po prostu chorągwia, która przyjęła ten region. I nawet nie ma zbytnio władcy, ma po prostu taką radę. No to jest nawet fajnie zrobione, ale... no nie powiem, trochę śmieszne. Później będziemy mogli oczywiście ich pokonać. Okej. Oni zostali teraz naszą marionetką. No, tak naprawdę nic się nie zmieniło. Więc teraz idziemy sobie dalej i czekamy. Więc tak. Na razie spróbujemy, żeby nie było powtórki z tego. Jak sami widzicie, nie mamy żadnych plusów, ale możemy mieć minusy. Więc na razie sobie patrzę. I tutaj możemy sobie zrobić to. Wiem, że jest dwie rzeczy, które się opłaca zrobić. Okej, zróbmy to. Znaczy się, generałów i tak mamy sporo. Teraz pokażę. A nie, to jest tutaj. Mamy sporo generałów. Ale jak na razie to sobie wszystko wykorzystujemy na... O Jezu, ale naprawdę coś mi z gardłem się stało. Będę musiał się czegoś napić po tych nagraniu. Mamy już karabin? Tak, mamy karabin. Musimy go wystawić, żeby zaczął się produkować. One się dosyć szybko produkują, więc nie ma problemu. Mamy w ogóle zero logistyki. Nice. A w międzyczasie co tam mamy? No, na razie sobie tutaj to wszystko robimy. Ta część drzewka, mówię, to ona też jest kolejna jedną z szybszych części. Dobra, tutaj możemy lojalność ich wykupić. Bardzo chętnie. Tak. Tutaj, jeżeli chodzi o początek, możemy zrobić albo to ja. To jakby co nie ma zbytnio znaczenia, więc nie ma potrzeby. Oraz mamy dużo political power, a możemy sobie zacząć korować nasze regiony. Niestety korowanie w tej grze jest mega drogie. Tak.
Na przykład musimy skorować 7 milionów, no i tam 7 milionów, no to ważne, tak, to jest duży koszt. Tylko że później będziemy mieć korowanie na przykład 100 tysięcy mieszkańców za 75 political power. Tak. Bardzo dużo. O, i teraz jeden z dłuższych celów. O, i tak, plaga. Teraz będziemy mieć plagę, która po prostu, ona trochę potrwa. Możemy to wykorzystać w drzewku, tylko jest taki problem, że zanim to zrobimy, to już nie dotrzemy do tego miejsca. Więc trochę za. Dobra. Jeżeli chodzi o to, co mamy budować, jest taki problem, że ja ostatnio zacząłem budować jedną rzecz i myślałem, że to mi zabiera, czyli to. Po czym okazało się, że nie. Że to nie było to i tak naprawdę trochę głupio budowałem. Dlatego na razie zaczynam od tego, żeby nam trochę tego poleciało do nas, wpływów, o właśnie, ponieważ no koszty są dosyć duże po pewnym czasie. Okej. Okay. O, i to jest jeden z fajniejszych mechanik. Tak, to jest jedna z fajniejszych mechanik. Trochę myślę, że jeszcze można dopracować ogólnie cały mod, można dopracować bardziej. Ale chodzi o to, że wybieramy i możemy sobie wybrać, co chcemy ulepszyć. Więc oto był nasz political power. Bo teraz dosłownie możemy to zrobić. I tutaj oczywiście mamy też decyzję, żeby aneksować. Nie wiem, jak to działa, ale chyba powinno zadziałać szybko. Tylko że tak. Jest takie coś, że jeżeli nie mamy terenu, to nie możemy aneksować. I tak. No nie mamy tego terenu i nic nie możemy zrobić. Więc jeżeli pod koniec tej serii, jeżeli nie będziemy mieć, to po prostu tam wezmę te tereny i spróbujemy tam to przejąć. Jak na razie to możemy rozpocząć wojnę graniczną z Fujin. Chodzi o to, że musimy po prostu wiedzieć, gdzie to jest. Fujin. Tutaj. What? A po co nam to robić, jeżeli... Fujin, a co? Fujin, a chyba to coś małego. W ogóle ma las na sobie. Trochę śmieszne. Fujin, a Zendbao? Fujin, a Zendbao? A, ja to dosłownie przed chwilą miałem, ale oczywiście co? Nie, musiałem podesłać. Dobra, w takim razie wyślemy nasze najlepsze dywizje. I spróbujemy tam ich pokonać. Tak. W skrócie. Bardzo chętnie bym to zrobił. No, może się nam... Dobra, spróbujemy całe drzewko przejść obecnie. Bo ono też nie jest jakieś teraz mega... mega wolne, ono dosyć szybko nam przejdzie. W takim razie chyba rozpoczniemy i poczekamy tą chwilę, zobaczmy, czy coś innego nie można. Nie, czyżbyśmy mieli pieniądze? Tak, mamy pieniądze. W takim razie wydajmy na tych, to jest warto, żeby oni byli, bo jak mówię, oni nie są dopracowani i że tak powiem, tak naprawdę powinniśmy, żeby mieli zawsze lojalni wobec nas, ale żeby nie mieli wpływu. Tak w skrócie. Okej. Okay. Home for the Hun. Dalej tutaj kontynuujemy. No i czekamy, jak zacznie się ta bitwa graniczna. Zgaduję, że ci w ogóle nie mają dywizji zbytnio, więc to nawet nie ma sensu. Ale jak już możemy, to bierzemy. Okej, co tutaj jest? Mamy kopalnię. Dobra, pytanie jest takie, czy... nie ma tu jakiegoś problemu. What? What? Jak? Czyli na to... What?
To było zbyt szybkie. What the heck? Okej, okay, co tutaj jest? A, teraz się zaczyna... zaczyna się kampania wojenna. I mówię tutaj jedno z tym, ponieważ tutaj mamy dwie decyzje do zrobienia. Możemy tutaj zrobić to, co będzie fajne. Ponieważ wtedy możemy sobie zwiększyć po prostu ilość naszej ludności. Albo tutaj to zrobimy, czyli możemy więcej zasobów mieć. I szczerze zgaduję, że nic jakbyśmy wybierali, to nie ma sensu dokładnego. Więc tutaj weźmy sobie na razie stabilność tego. Ale tak, wysłałem najlepsze dywizje, a i tak. Jeszcze straciliśmy ten teren. Nie. Jak mogliście to zrobić? Gaduję, że tutaj moglibyśmy zdobyć to, tylko że jest taki problem. Że moglibyśmy to zdobyć, gdybyśmy tylko mieli. Dobra, na razie sobie... No, straciliśmy, szkoda. Na razie dokończmy to drzewko narodowe. O, nice. Dzięki. Okej, okay, czyli się powiększamy, czyli mamy dostęp do kolejnych rzeczy, tak. No i jak sami widzicie, tutaj jest mnóstwo decyzji. Ja uwielbiam, jak jest mnóstwo decyzji. Mogę coś kliknąć. To jest zawsze fajne. No i oczywiście tutaj jak... Czekaj, to nie jest to. Jeżeli to zrobimy, no to mamy tutaj... A nie, to coś innego. To mi się pomyliło z tą decyzją. Mamy oczywiście jeszcze to, tylko musimy mieć kontrolę nad tym. I tutaj oczywiście nam się powiększa Landfort. Szczerze powiem tak, to jest o wiele lepsze. Dobra, na razie kontynuujemy. Mamy Wargola przeciwko temu państwu. Więc wyślijmy tutaj dywizję. Trochę mi się nie podoba to, że tamtą, że po prostu nas tak porobili na tej wojnie granicznej. Bo kompletnie to... Kompletnie wygrywaliśmy, w pewnym momencie zaczęliśmy przegrywać i w ogóle się skończyło. Więc tak, ogólnie rzecz biorąc możemy teraz zmienić nazwę. Z Fenken Click na... Tak, Fenken Click Unified, to tak? Na Generalne Gubernatorstwo Dongbei. Tak. Super zmiana. W międzyczasie sobie wydamy tutaj trochę, żebyśmy mieli większe wpływy. A tutaj już powoli idą nasze dywizje, więc za chwilę się tym zajmiemy. Ok, zaprosimy konglomeraty i teraz jednoczenie Mandżurii. Już możemy zaatakować? Możemy. Dobra. Więc szybko przejmiemy, bo dosłownie nie mają żadnych dywizji. Uwielbiam to. I tak, tutaj nie ma oskryptowanych zbytnio walk. Część jest oskryptowanych, ale część nie. O, i tutaj jeden z gości dołącza do nas. Tak, tak naprawdę mamy dwa razy takie ideę, wydarzenie, że ktoś do nas dołącza, o tym gościu. Jest, powiem tak, byłby bardzo dobrym Field Marshalem. On jest, widać, że jest, będzie dobrym Field Marshalem. Dobra, na razie tutaj wysyłamy, odsyłamy tutaj dywizję na tą granicę, bo później będziemy z nimi walczyć, więc możemy już odesłać. Możemy w sumie nawet ich trochę poćwiczyć, żeby byli. I za chwilę tylko zobaczymy tamte rzeczy, ale najpierw sobie tutaj trochę polepszamy rzeczy, które możemy. Możemy zrobić sobie kolej. I tak, tutaj jest decyzja, że albo możemy dostać wsparcie i szybko dostać kolej, albo bez wsparcia i wtedy wolniej się robi. Dla mnie nie ma znaczenia, ponieważ budujemy dosłownie kolej na miejsca, gdzie nawet nie będziemy zbytnio walczyć. W głównej mierze byśmy chcieli, żeby tutaj było, więc to nie ma znaczenia. W ogóle mamy dużo fabryk wolnych teraz, więc sobie na razie wyślemy tutaj. Mamy też trochę tego. Dobra, i za chwilę powinniśmy kończyć już, więc poczekamy chwilę, jak tam wygląda
Oni mają 0 wsparcia, 0. Oni mają tak 40. Ale się nie buntują. To jest główna rzecz, żeby się nie buntowali. O, i teraz mamy już nowe drzewko. I tak naprawdę to jest nasze już główne drzewko, gdzie będziemy mogli wszystko porabiać, będziemy mogli sobie tutaj wszystko ulepszać w ogóle. Ja tutaj już włączę i teraz pokażę, o co mi chodziło. Tak. Pokazuję, że nie zrobiliśmy. A przecież zrobiliśmy przed chwilą. To jest trochę popsute. Więc na razie po prostu, że tak powiem, musimy uznać, że no, niestety nie możemy tego zrobić. Nie, chyba pomiędzy odcinkiem ja po prostu to przejmę, bo to nie ma ja kompletnie... Jak można jednym dosłownie strzałem zniknąć? No, to jest trochę denerwujące. Ale ja się z wami żegnam. Z wami Trahol. No to cześć!